to magazyn Dzień po Dniu. Małgorzata Kukuła, dobry wieczór. Bardzo dobrze pamiętam moment wypadku, tak mówi ksiądz, który został ranny w Chorwacji. I podaje szczegóły, które mogą pomóc odpowiedzieć na pytanie, dlaczego autokar się rozbił. Przytoczymy jego słowa w magazynie Dzień po Dniu. W chorwackich szpitalach wciąż jest 28 polskich pielgrzymów. Do tragicznego wypadku doszło też w Polsce, w Warmińsko-Mazurskiem. Czołowo zderzyły się dwa samochody, zginęły cztery osoby, w tym dziecko. Drugie dziecko jako jedyne przeżyło i trafiło do szpitala. Rosjanie rozlokowują dodatkowe siły i środki obrony przeciwlotniczej na terytorium Białorusi, tak informuje ukraińska armia. A brytyjski wywiad donosi, że zdymisjonowano sześciu rosyjskich generałów za brak sukcesów na froncie. Tylko ostatniej doby Rosjanie stracili 300 żołnierzy, ale sami celują w cywilów. I w magazynie Dzień po Dniu powiemy też o debiucie marzeń. Lewandowski zagrał z Barceloną. Ale zaczynamy od informacji dotyczących wypadku w Chorwacji. Cztery osoby ranne w tym wypadku, które w nocy wróciły do Polski, zostały już wypisane ze TVN. Podała nieoficjalnie, że jutro zbierają się lekarze chorwaccy i polscy i będą decydować, kto w najbliższym czasie będzie mógł do Polski być przetransportowany. Być może wśród tych osób, które wkrótce do Polski trafią, będzie pani Barbara, z którą rozmawiała w szpitalu Renata Kijowska. No i czekamy na dobre informacje również z chorwackich szpitali, gdzie wciąż przebywa 28 polskich pacjentów, i pytamy o ich stan zdrowia, o to, kiedy i kto będzie mógł wrócić do kraju. A te pytania kierujemy też do polskiego MSZ-u. Wiceszef resortu Marcin Przydacz był gościem Piotra Marciniaka w Faktach po Faktach. Fantastyczny debiut Roberta Lewandowskiego w Barcelonie. Na Camp Nou zagrał z nowym klubem pierwszy mecz i strzelił gola już w trzeciej minucie. Potem była piękna asysta lewego. W sumie Barca wygrała z Pumami Meksyku 6-0. My teraz na żywo do Barcelony się przeniesiemy. Tam przed Camp Nou jest Łukasz Wójcik. Łukaszu, dobry wieczór. Bardzo dobry wieczór dla Barcelony. Jest co świętować i Robert Lewandowski może być z siebie dumny. No, pokazał klasę już w trzeciej minucie. Tak, rzeczywiście, to prawda. Ja tylko dodam, Małgosiu, że... Wójcik mógł zobaczyć na żywo ten debiut Lewandowskiego w Barcelonie. Ja wiem, że to nie to samo, co radość na Camp Nou, ale my tutaj w redakcji też w tej trzeciej minucie bardzo się cieszyliśmy. Łukasz Wójcik, prosto z Barcelony. Nie wątpię, Małgosiu. Łukasz, bardzo ci dziękuję. A klub FC Barcelona zamieścił w mediach społecznościowych fragmenty tego meczu i debiut Roberta Lewandowskiego. Możemy teraz to zobaczyć. Jest jego gol, jest też ta jego piękna asysta. A z nami jest Roberta Lewandowskiego w Barcelonie i o poezji futbolu mówił Filip Surma z Canal Plus Sport u nas w magazynie Dzień po Dniu. Bardzo ci dziękuję za tę rozmowę. Dziękuję również. Ci, którzy palą węglem, dopłaty otrzymają, a ci, którzy ogrzewają się inaczej, to jeszcze nie wiadomo. Co prawda minister klimatu obiecała, że dla nich pieniądze też będą, ale nikt teraz tą obietnicą się nie zajmie, bo politycy pojechali na wakacje. Do tematu wrócą dopiero za miesiąc. Rząd zapewnia, że nie dopuści, by podwyżka opłat za ogrzewanie była większa niż 40%, ale w wielu miejscach już jest wyższa. Maciej Knapik. O politykę rządzących w sprawie dopłat do ogrzewania pytany był w Faktach po Faktach były prezydent Bronisław Komorowski. Tragiczny wypadek w Warmińsko-Mazurskiem. Na drodze S22 zderzyły się czołowo dwa samochody. Zginęły cztery osoby, w tym dziecko. Drugie dziecko jako jedyne ocalało z wypadku. Trafiło do szpitala śmigłowcem LPR-u. XXVIII Poland Rock Festival dobiegł końca. Były koncerty, była Akademia Sztuk Przepięknych, a na koniec było przesłanie Jerzego Owsiaka. Nie bądźcie obojętni na to, co dzieje się obok nas. Głowy do góry, serca do góry. Marta Warchoł. A my jeszcze teraz będziemy na Mazurach, bo ci, którzy w ten weekend byli nad jeziorem Niegocin, na Mazurach właśnie, mogli wypoczynek połączyć z podziwianiem akrobacji lotniczych. W Giżycku odbyły się pokazy Mazury Air Show.
I na koniec magazynu Dzień po Dniu jeszcze raz wróćmy do wypadku w Chorwacji. Podsumujmy to, co dzisiaj się wydarzyło, to co cały czas dla Państwa te informacje zbieramy, a już dzisiaj się z Państwem żegnamy. Bardzo Państwu dziękuję. Do zobaczenia. Dobranoc.